będą się z nami. To jego droga hamowania, który tu jechał na przykład 80 na godzinę, wynosi około 50 metrów, więc nie byłby w stanie się zatrzymać. Ścieżką, tak jak pojechała.
Wreszcie był na arenę Rafato podczas tego dnia z Wordem, można tak powiedzieć, z Wordem bardziej, tak? Proszę powiedzieć, co dzisiaj się dzieje w Raciborzu w związku z wizytą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dokładnie. Dzisiejszy dzień, tak jak Pan powiedział, dzień z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, to taki pierwszy dzień, w którym mamy nawiązać współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem. Na celu to ma poprawę bezpieczeństwa, świadomości młodych naszych dzieci, mieszkańców, jak się zachowywać na drodze, jak korzystać z rowerów, z hulajnów, skuterów. Także to jest dzisiejszy ten dzień, w którym zostanie podpisane porozumienie o współpracy na starać się Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Dzisiejszy dzień składa się z kilku etapów. Pierwszy etap, który rozpoczął się w sali kolumnowej w Urzędzie Miasta, to jest etap szkolenia nauczycieli, którzy tą wiedzę przekazują młodym ludziom. Szkoli pan Sudatowi, również pan Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, jak profesjonalnie przekazywać wiedzę młodym ludziom na zajęciach szkolnych. Również dostaną nauczyciele wyposażeni w pomoce dydaktyczne. Pierwszy etap, który już się prowadzi. Drugi etap to jest tu na arenie Rafatu, gdzie młodzi ludzie mogą skorzystać z eksponatów, z różnego rodzaju przyrządów, które są na stanie Wojewódzkiego Drogowego. A trzeci etap to będzie właśnie ta kontynuacja późniejszej współpracy w ramach naszych szkół, naszych zajęć dydaktycznych, gdzie będziemy chcieli przekazać młodym ludziom tą wiedzę, aby właściwie zachowywali się na drodze, aby czuli się bezpiecznie, aby rodzic, puszczając dziecko na nas, że dziecko zachowa się w odpowiedni sposób. Pani z autorem tej dużej imprezy Racibórz kocha rower. Kochał już rower Racibórz, to tak rozumiem, że kochać jazdy samochodem, że pierwszy raz samochodem. Jazdy samochodem to następny etap. Na tą chwilę nasi uczniowie kochają rower, tak? No bo to jest ten wiek, kiedy kochają rower, kochają hulajnogi, kochają skutery. No później, jak już wyjdą z naszych szkół, no to jest już ten wiek, kiedy będą starali się pewnie o prawo jazdy i tam też będą zdobywać inne umiejętności do prowadzenia samochodów, pojazdów mechanicznych. Aczkolwiek no to my musimy rozpocząć i aby nakierowało dziecku chęć zdobywania tej wiedzy, aby też zachowywać się odpowiednio na drodze. Pamiętajcie również to, że ja wracając do tej osoby obserwuję, czy unosi się jego klatka piersiowa. To jest bardzo istotna zmiana, bo nie ma już pierwszej pomocy odchylania głowy, udrażniania dróg oddechowych i pochylania swojej twarzy, swoich głów na usta poszkodowanego. To jest bardzo istotna zmiana, która wzięła się po pierwsze z sytuacji, którą mamy związaną z COVID-em, a po drugie to zdarzanie sprawiało, że zbyt późno przechodziliśmy do kolejnych etapów ratowania. Czek, sprawdź. Drugie C to jest call, czyli zadzwoń. Korzystamy ze zdobyczy cywilizacji, ze zdobyczy techniki z postępu. Europejska Rada Resuscytacji w swoich wytycznych mówi, włącz tryb głośno mówiący, wybierz 112 i jednocześnie przejdź do kolejnego C, czyli kompres, czyli to. Kompres, tak? Czek, kompres, trzy razy C. Sprawdź, zadzwoń i uciskać. Każdy dyspozytor pod numerem, pod który zadzwonimy, czyli 112, wychowanie komunikacyjne i tego typu eventy, tak jak tutaj widzimy, mają służyć temu, aby nie tylko kreda i tablica służyły zapoznaniu się młodzieży z tymi aspektami, ale także zobaczenie niektórych elementów w praktyce. Symulator dachowania wypracowuje zupełnie inną postawę u takiego młodego człowieka, jeżeli chodzi o to, co się z nim będzie działo w momencie, gdyby samochód wywrócił się do góry nogami, jak ważny jest element związany z zapinaniem pasów bezpieczeństwa i czemu to wszystkiemu służy. Taki prosty symulator zderzenia, symulator jazdy na skuterze, czy też ten taki przyrząd do pomiaru czasu reakcji, to też jest rzecz, która pokazuje, jak nasz organizm reaguje na czynniki zewnętrzne, co powoduje zmianę tego, jak my się zachowujemy.
i przekłada się na to, że ta tak zwana zasada obowiązująca w ruchu drogowym, generalnie ograniczonego zaufania, po co ona jest wprowadzona i jak jest ważna dla bezpieczeństwa tych młodych ludzi, ale pamiętajmy, że za jakiś czas oni siądą także nie tylko na rower, ale na skuter, koniec końców siądą za kierownicę pojazdu i to, co nabiorą tych umiejętności teraz, będzie procentować w przyszłości. Panie prezydencie, jak raciborzanie słyszą WORD, czyli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, to sobie myślą, dlaczego u nas nie można w Raciborzu zdawać egzaminu na prawo jazdy. Czy to jest na przykład jakiś pierwszy kroczek do zaprzyjaźnienia się z WORD-em i doprowadzenia do sytuacji, że to u nas byłoby centrum egzaminacyjne? Celem tego porozumienia nie jest mowa o centrum egzaminacyjnym. Natomiast nie, jedno nie stoi w sprzeczności z drugim, natomiast tu zdecydowanie kładziemy nacisk na pracę z młodzieżą i mówimy o realnym zwiększeniu bezpieczeństwa tych młodych ludzi i tak jak mówię, i wyrobieniu nawyków, które będą procentowały w przyszłości. Natomiast kwestia centrów egzaminacyjnych to jest zupełnie inna sprawa. I oczywiście mając dobrą współpracę na względzie i niejako zbierając punkty i budując kapitał w tym zakresie, myślę, że i kiedyś też do tego się uda doprowadzić. W tym przyszłym roku, rozumiem, Centrum Kopernik będzie w Raciborzu i takie Centrum WORD-u, tak? Dobrze kojarzę? Czy to... Tak. Planujemy, aby podobne eksponaty do tych znalazły się też u nas. Po sąsiedzku, tak to nazwijmy, i żeby służyły tym wszystkim uczniom naszych szkół. Właśnie lekcja zawsze może się odbyć niedaleko, nie trzeba jechać do Tychów czy gdzieś jeszcze dalej. Można przemieścić się w ramach naszego miasta, no i skorzystać z tego typu symulatorów, które tam też się znajdują. Dzisiaj podpisaliśmy deklarację współpracy z miastem Racibórz. Tak naprawdę otwieramy ścieżkę działań edukacyjnych z zakresu wychowania komunikacyjnego. To, co dzisiaj tutaj jest, to zgromadziliśmy część sprzętu, którym dysponujemy. Chcieliśmy pokazać dzieciom, chcieliśmy pokazać nauczycielom, czym dysponujemy i co jest do wykorzystania, jeżeli chodzi o wzbogacenie zajęć z wychowania komunikacyjnego. Przywieźliśmy dzisiaj symulator dachowania, jest symulator zderzeń, są urządzenia do badania czasu reakcji. Te urządzenia są rzeczywiście standardowe, ale planujemy, żeby w Raciborzu odbywało się więcej tego typu imprez, żeby one również odbywały się w szkołach. Dzisiaj odbywają się szkolenia nauczycieli z wychowania komunikacyjnego z miasta Racibórz. Ta kadra przygotowana będzie z nami współpracować, tak żebyśmy mogli przyjeżdżać bezpośrednio do szkół i tam realizować te zajęcia. Co według pana, takiego drogowca, bym to nazwał, doświadczonego już w różnych sytuacjach i różnych historiach, jest najważniejszego w takim nasiąkaniu tej skorupki, która by teraz właśnie nasiąkła, żeby później być takim twardym jajkiem? Chodzi o to, żeby dzieci od najmłodszych lat uczyły się tych dobrych praktyk bezpieczeństwa na drodze, żeby miały świadomość zagrożeń, które występują w ruchu drogowym, żeby tych zagrożeń nie ignorowały i żeby nie naśladowały często dorosłych, którzy czy to z jakichś niewłaściwych nawyków czy lekkomyślności te przepisy ruchu drogowego łamią. Jest to ważne, żeby już od pierwszych klas szkół podstawowych taką edukację prowadzić. Zresztą w zakresie nauczania godziny z wychowania komunikacyjnego są ujęte. Chodzi o to, żeby one były atrakcyjne, żeby one nadążały nad zmianami w przepisach ruchu drogowego. Dzisiaj wiadomo,
że deskorolka, hulajnoga jest to w rozumieniu kodeksu ruchu drogowego już pojazd, więc ktoś, kto korzysta, a korzystają z tego dzieci, to korzysta z pojazdu. No i jak się korzysta z pojazdu, trzeba do tego mieć uprawnienia, czyli kartę rowerową. Dokładnie. Jeszcze tylko takie dopytanie, bo pan prezentuje instytucję, do której raciborzanie tęsknią, bo kiedyś można było tutaj w Raciborzu zdawać egzamin na prawo jazdy, a teraz no, musimy trochę podjechać do Rybnika, do Jastrzębia, bądź też dalej. Czy jest jakaś taka możliwość, perspektywa, podpowiedź dla władz miasta, aby starały się o to, żeby tutaj powstał ośrodek egzaminacyjny? Na razie zapraszamy do naszych ośrodków w Jastrzębiu i Rybniku. One są doskonale wyposażone, spełniają wszystkie oczekiwania, jeśli chodzi o możliwość egzaminowania na wszystkie kategorie praw jazdy. Temat Raciborza, myślę, że w dzisiejszej strukturze, w dzisiejszej organizacji sieci wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, dwa ośrodki w bezpośrednim sąsiedztwie Rybnika i Jastrzębia wystarczą. Wort Katowicki i tak ma najgęstszą sieć ośrodków w kraju. Mamy 6 oddziałów terenowych. Myślę, że warto z nimi współpracować i oczywiście zapraszamy do nich mieszkańców Raciborza. Są do dyspozycji. Koniec.